Dzień dobry. Na webinarze o podstawach kompletowania szafy, najlepszych praktykach w dziedzinie dress code. Może jeszcze chwilę poczekamy. Myślę, że tak 2-3 minuty. Dzień dobry, bardzo mi miło. I rozpoczniemy w tak zwanym międzyczasie. Tutaj napiszę. Może wrzucę też link w komentarzu do mojego profilu na LinkedIn, by Państwo mieli chcieli połączyć się z moim profilem. No to zapraszam do kontaktu. Także jeszcze może chwilę zaczekajmy, aż wyłączą osoby i rozpocznę. Proszę może napisać, dzień dobry, proszę napisać, czy mamy ten czas oczekiwania, czy Państwo jesteście, może, bo nie wiem, czy to jest środowisko bardziej studenckie, czy bardziej profesjonaliści, którzy już pracują. Proszę o komentarze, bo to jest też ciekawe, Państwo jesteście. Dzień dobry. Proszę Państwa, to o, widzę, że ktoś tutaj pisze. Proszę o informację, czy właśnie Państwo Wy jesteście studentami, czy osobami już pracującymi i mieliście styczność z jakimiś firmami, gdzie obowiązuje dress code. Studentka. Dzień dobry, witam Panią Magdę. O, pracująca od 25 lat. To serdecznie witam, to pewnie Pani już nie jeden dress code widziała w firmie. No dobrze, proszę Państwa, jest 15:02, więc to też nie będę przedłużała, bo chcę zmiany aktualnie. Ja jestem mam kilkunastoletnie doświadczenie w rekrutacji, employer brandingu, też ostatnimi laty. I spotykam bardzo wiele osób, spotkałam bardzo wiele osób, kandydatów na różnych poziomach i też praktyka. Doświadczeniem pracowałam w firmach i w Polsce, i też pracowałam w firmach w Londynie i widziałam, jak to wygląda w Londynie. Jak on też zmieniał się przez lata, jak ewoluował od takiego bardzo formalnego do zupełnie innego stylu, z którym teraz mam do czynienia, i o tym pewnie trochę opowiem w naszej prezentacji. Chciałabym opowiedzieć o tym, jakie też są podstawy kompletowania szafy, najlepsze praktyki. Tutaj akurat na pierwszym slajdzie jest słynna Coco Chanel, która miała kilka powiedzeń i takich, które pozostały w naszej świadomości, też jej styl pozostał w naszej świadomości. Myślę, że całkiem zabawne jest stwierdzenie, zawsze miała spotkać swojego największego wroga, to znaczy, że trzeba trochę jednak tego wysiłku włożyć. Wydaje mi się, że włożenie tego wysiłku też to, jak wyglądamy, okazujemy w ten sposób szacunek innym osobom. To, tak jak mówię, trochę się zmieniło przez lata. Obserwowałam to na ulicach, ale też w biznesie. I zupełnie były kiedyś inne oczekiwania niż teraz. Przejdę do następnego slajdu, żeby Państwo powiedzieli o agendzie. Chociaż tutaj mam chyba pewien problem. Okay. Jeszcze wcześniejszy slajd potrzebuję. O, tutaj. Dobrze. Agenda jest taka. Chciałabym powiedzieć, jaki komunikat ze sobą mieć dress code i co mówi innym, które nas widzą, nas wiedzą. Chciałabym powiedzieć trochę o zasadach dress code,
związane z dyplomacją. Ja, żeby mi nie każdy tutaj próbuje dyplomacji i kieruje się tym, to też są za dobre praktyki, żeby pewne rzeczy sobie wziąć jakby i je przekuć potem na praktykę w takim codziennym życiu. To jest pewien stylu paryżanek, ponieważ ich styl jest takim stylem, który jest znany na świecie, ale też jeżeli ktoś ma pewien problem i nie wie za bardzo, jak ogarnąć własny styl, to systemy, które są w tym stylu paryskim, bo one są proste, klarowne i na tym można zacząć budować i uczyć się, jak ogarnąć swoją własną szafę. Także powiem też o tym, co w szafie być powinno, na czym powinniśmy bazować, czy to cała zdrowa, czy to słowa, że te rzeczy różne można ze sobą mieszać i z nich korzystać, to też takim nie tylko biznesowym życiu, ale też codziennym. Trochę o biżuterii i makijażu, bo to też jest element naszego wyglądu, też o butach, torebkach, dodatkach. No i na koniec podsumowanie. Więc to, od czego chciałabym zacząć, to ta moc komunikatu, czyli te stereotypy, nieuświadomione uprzedzenia, które my mamy. Jeżeli idziemy na rozmowę rekrutacyjną i w pewien sposób się ubierzemy, to my coś mówimy tym ubraniem, tak? Możemy zawsze pokazać, że jesteśmy bardzo profesjonalni i nic nie szkodzi, jeżeli pomyślimy sobie, a to tylko rozmowa rekrutacyjna, tam pewnie w tej firmie panuje luz, to ja też się ubiorę na luzie. To nic nie szkodzi, jeżeli my ubierzemy się troszeczkę bardziej formalnie, bo zawsze lepiej być dressed up niż dress down, jak to się mówi, tak? Czyli chodzi o to, że lepiej ubrać się troszeczkę bardziej formalnie, elegancko niż nawet mój rozmówca, bo tak się będę czuła bardziej komfortowo. Jeżeli przyjdę na rozmowę rekrutacyjną albo pokażę się w jakimś takim bardziej luźnym ubraniu, to mogę czuć się trochę niekomfortowo, zestresowana, a to wpłynie na to, no jak będę się czuła, jak będę się prezentowała, jak odpowiem na pytania, bo może gdzieś tam z tyłu głowy będę cały czas czuła, że no nie postarałam się tak bardzo i jestem tym zdenerwowana, bo ktoś tutaj jednak przyszedł na tą rozmowę rekrutacyjną bardziej elegancko ubrany. I często zdarza się, że mimo tego, że w firmach jest jakiś tam powiedzmy luz i luźny styl, to mimo wszystko osoby, z którymi spotykamy się na zewnątrz, jeżeli mamy spotkanie z zewnętrznymi kandydatami, klientami, to jednak ubieramy się bardziej formalnie. I to tyczy się również, myślę, że rekruterów. W dniu, kiedy my mamy spotkanie, przychodzimy bardziej formalnie ubrani, niż w dniu, kiedy no, tylko siedzimy w biurze, tak? W tej chwili mamy zupełnie inną sytuację i też będę o niej mówiła, sytuację pandemii. Nieuświadomione uprzedzenia też są takie, że jeżeli ubieramy się w pewien określony sposób, to od razu jesteśmy kojarzeni może z jakąś branżą albo z bardziej właśnie luźnym stylem, tak? Nieuświadomione stereotypy też są takie, że jeżeli ktoś, nie wiem, ma kolczyk, tak, nie wiem, w nosie, ma tatuaż i to zaprezentuje na rozmowie rekrutacyjnej, to oczywiście w niektórych firmach i niektórych branżach jest akceptowane, gdzie jest większy luz, ale w kancelarii prawnej, no może się to źle skojarzyć. I mimo, że ktoś ma wysokie kompetencje, to bardziej skupi się wtedy ta osoba rozmawiająca na jego wyglądzie. I może niestety kierować się tymi nieuświadomionymi stereotypami, z których ja staram się oczywiście od nich odejść, bo, ale ja to wiem, bo jestem rekruterem, psychologiem z wykształcenia i wiem, że nie powinnam się tym kierować i też szkolimy z tego menadżerów, ale osoby, które nie wiedzą tego, no mogą się pokierować tymi stereotypami, sobie pomyśleć, że jak, nie wiem, ktoś właśnie w jakiś tam określony sposób wygląda, to może reprezentować, nie wiem, niedostateczne
też nieprofesjonalne kompetencje, co wcale no, oczywiście może być błędne, bo to nie ma znaczenia, czy ktoś ma tatuaż, czy nie, może mieć takie same kompetencje. Możemy sobie pomyśleć, że jeżeli mamy pewne ambicje bycia na jakimś stanowisku, to ubiór też nam może w tym pomóc. Niestety tak jest, takimi prawami rządzi się jakby mózg ludzki też, że to tak przy jakby no myśli w ten sposób, kieruje się też takim stereotypem i pewnie Państwo możecie to zauważyć nieraz, że czasami osoby, które nie wiem, chodzą po biurze, są bardzo formalnie ubrane, to jakby myślimy o nich, o, wygląda już prawie jakby był na stanowisku menedżerskim. Było też kiedyś popularne robienie sobie takich zdjęć. W jednej firmie, w której pracowałam, wszyscy robili sobie zdjęcia w garniturach lub garsonkach, jeszcze z taką pozycją z rąk i to już wyglądało po prostu jakby tam każdy był menadżerem zarządzającym zespołem, chociaż wcale nie był, ale aspirował do tego. I już ten sam wygląd w pewien sposób pomaga. Oczywiście on, tak jak mówię, nie zastąpi tych kompetencji, ale może pomóc i w pewien sposób to działa. Zawsze musimy dostosować też ten ubiór do swojej sylwetki, troszeczkę o tym pomyśleć. Oczywiście możemy na to nie zwracać uwagi, ale na pewno nam to pomoże czuć się bardziej komfortowo i jeżeli mamy ochotę bardziej pewne rzeczy uwydatnić, no to możemy, jeżeli coś chcemy przekryć, jest to możliwe i możemy tak postąpić. Też do wieku. Do tej okazji, to co mówię, tak? Jeżeli jesteśmy na rozmowie rekrutacyjnej, no to okazujemy szacunek osobie spotkanej też tym, że postaraliśmy się, wykonaliśmy pewną pracę, przygotowaliśmy CV, przygotowaliśmy się uzyskując informacje na temat firmy, do której idziemy, ale też zadbaliśmy o swój wygląd. Przyszliśmy wykąpani, pachnący, wyprasowanych rzeczach. One nie muszą być super drogie, to nie o to chodzi, ale buty czyste i wyprasowane te rzeczy, tak? Bo tym okazujemy szacunek drugiej osobie. Tutaj jest cała tabelka, która dotyczy takiego ubioru w dyplomacji. Jakimi, to jest taki oficjalny dress code, i jest wiele jakby poziomów, tak? Jest nieformalny business casual, nieformalny casual. My raczej stosujemy te z dołu niż te z góry. Raczej nikt nie chodzi u nas we fraku, ale muszę przyznać, że kiedy pracowałam w Londynie i było przyjęcie świąteczne i było napisane na zaproszeniu black tie, to każdy mężczyzna przychodził w smokingu, a panie przychodziły w sukniach. No u pań to jest jakby większy wachlarz do popisu, ale sprawiało to, że to wydarzenie było takie bardziej podniosłe, eleganckie i to było bardzo miłe. Ja wiem, że nie każdy może ma smoking, ale tam można je wypożyczyć i być właśnie takim bardziej na czarno, na śluby nie nakładamy nic białego, czerwonego ani czarnego, bo są to kolory, które odciągają uwagę albo są tylko zarezerwowane dla panny młodej. Te zasady też się zmieniły troszeczkę i one bardziej uległy, no jest większa tolerancja na to, jeżeli chodzi szczególnie o na przykład śluby. Natomiast jeżeli chcemy się trzymać pewnych formalnych spraw, to myślę, że i tak na co dzień w naszych firmach nie wypada nosić spódnic mini, tak, powinna być do kolan lub troszeczkę nad kolano ta spódnica. Latem nie przychodzimy do pracy w bluzkach na ramionczkach. No, panowie w krótkich spodenkach, może w niektórych agencjach reklamowych na przykład tak, ale raczej nie pokazujemy pewnych części ciała w pracy, bo to nie powinno zwracać uwagi. My powinniśmy zwracać uwagę na swoje kompetencje, a nie na swój wygląd.
I to nie powinno być jakby główny punkt, ten nasz wygląd, a nie to, co chcemy powiedzieć, czy też nasze doświadczenie. Także to jest taki cały formalny dress code, który myślę, że niestety się go nie trzymamy, niestety albo stety, bo możemy bardziej wyrażać siebie w tej chwili. Ja pamiętam jeszcze jakiś taki czas, kiedy w pracy trzeba było zawsze mieć mimo upału marynarkę, żakiet na spotkanie, kobiety rajstopy lub pończochy, zakryte buty z przodu, nie pokazujące palców, bez względu na to, czy był 30-stopniowy upał. To się trochę zmieniło, fajnie, bo możemy się trochę rozluźnić, ale musicie Państwo pamiętać o tym, że można to wszystko poluzować, ale jeżeli to poluzujecie, a pokażecie swój styl, ok, ale jednak ten profesjonalizm no też budujemy na garderobie. Myślę, że takie zasady, które powinniśmy stosować, jeżeli nie czujemy się super komfortowo w śledzeniu mody, stylizacjach, to umiar i takie powiedzenie, że im mniej, tym więcej stylu, prostoty, elegancji. I tutaj zamieściłam takie przykłady pewnych stylizacji, które no właśnie rodziny brytyjskiej, tutaj widzimy, że na przykład Kate Middleton jest bardzo konserwatywna w tych stylizacjach, Meghan już jest bardziej nowoczesna, ale jest to dalej klasyka, ona może nosić coś bliżej ciała, następczyni królowej Elżbiety, żonie przyszłego króla, może już tak nie wypada i ona się bardziej w coś luźnego ubiera, nie ubiera takich dekoltów, nie odsłania tak ramion. Ma tutaj księcia Karola, który ma krawat, ale niekoniecznie w tej chwili chodzimy z krawatami, niekoniecznie w garniturach. Marynarka może być inna u panów niż spodnie, oczywiście też nadal z materiału i będzie to eleganckie, bez krawata jesteśmy nadal eleganccy, wypada tak pójść, nie wiem, na wesele, ale jakby to zależy od poziomu konserwatyzmu i jakby też tego, jak bardzo umiemy żonglować tym stylem, tak? Wiemy o tym, że to nie wszystko musi pasować, że buty nie muszą być takie same jak torebka, że krawat nie musi być ten sam deseń, co poszetka. To u księcia Karola tutaj widzimy, tak? Także nowoczesny konserwatyzm, tego się możemy trzymać, bo to jest bezpieczne i od tego zacząć budować. Tutaj też widzimy Meghan w garniturze czarnym i księżnę Dianę 30 lat wcześniej, więc jeżeli zbudujemy garderobę na czymś, co jest takie bardzo podstawowe i bardzo klasyczne, to możemy to nosić przez lata. To się też wpisuje w trendy ekologii, upcyclingu tak zwanego w tej chwili, bo to nie jest recycling, ale możemy też stosować recycling w tym sensie, że bierzemy coś starego, doszywamy nowe guziki, bazujemy na tych rzeczach. Jeżeli kupimy coś dobrej jakości, to możemy to mieć przez długie lata i potem zrobić ten upcycling, czyli ponownie to nałożyć po wielu latach. I tak jak mówię, no dbamy wówczas też o planetę i nie kupujemy stosu rzeczy, które potem wyrzucimy. Ale jeżeli chodzi o ten styl, jeżeli to jest klasyka, to ona się zawsze obroni i będzie długo modna. Tutaj też jest Aneta Kręglicka, która nosi taką klasykę, ale też z lekką nutą awangardy, minimalistyczną, ale jest upływ czasu, jest upływ lat, ona wie, co może pokazać, żeby to nadal wyglądało estetycznie, bo pamiętajmy, że ktoś nas ogląda i nie chcemy zbyt dużo pokazywać, już w pewnym wieku też może nie wypada, chociaż tak jak mówię, te trendy się zmieniły i powinniśmy akceptować siebie zawsze i myślę, że tutaj Polacy wiedzą, prym, tym bardziej Polki, w tym nieakceptowaniu siebie. No ale jeżeli chcemy być eleganccy i idziemy na rozmowę rekrutacyjną, no to jednak trzeba się stosować do tych wytycznych, tak? Do tych konwenansów, żeby
nie pokazywać za dużo. Dress code w biznesie, jeżeli chodzi o panów, no tutaj mamy kilka zdjęć. Ten dress code w pandemii trochę uległ zmianie, tak jak mówiłam. I rzeczywiście uległo to trochę rozluźnieniu, bo też nienaturalnym byłoby, gdyby ja teraz nadaję tutaj do Państwa z domu, tak, ten webinar jest akurat, ja jestem w tej chwili w domu na wsi, jest taka, a nie inna scenografia i ja bym wystąpiła w żakiecie, no to byłoby to nienaturalne, więc też warto o tym pomyśleć. I jeżeli chodzi o panów, no to zawsze sprawdzają się porządne skórzane buty, wiązane, czasami sportowe obuwie, ale ono zawsze musi być czyste i wypielęgnowane. I na bardziej formalne spotkania garnitur, tak jak mówię, nie zawsze musi być krawat, może być poszewka, zbudujmy swój własny styl. Czasami kamizelka, ale kamizelka to raczej dla tych panów, którzy no też już bardziej potrafią żonglować tym stylem, bo to nie ma być wszystko takie samo, ta kamizelka może być na przykład w kratę, albo w jakiś ciekawy deseń, żakardowa, ale też taki bardziej luźny styl, kiedy jesteśmy na spotkaniach online, gdzie może być jakiś fajny t-shirt, ładny sweter, kardigan, latem mokasyny bez skarpetek, albo może jakieś kolorowe skarpetki też, to może być nasz styl rozpoznawczy. Myślę, że większość osób też to bardzo dobrze wygląda w tej, i najbezpieczniejsze są te kolory ziemi, błękity, biele. Czyli ta błękitna koszula, czy też biała koszula, no to jest taki must have, myślę, że każdego mężczyzny, każdej kobiety zawsze się przyda do wszystkiego. Ale o tym za chwilę jeszcze też będę mówiła. Dress code w biznesie, jeżeli chodzi o panie. Panie mają szerszy wachlarz, no bo po prostu tak to już jest. I można być bardzo konserwatywnym, to co tutaj widzimy, pani w czarnym garniturze, biała bluzka, czy też taki garnitur z cygaretkami, klasyczne szpilki, marynarka, która zawsze będzie modna, tak, troszeczkę wcięta, dwurzędowa. Te trendy też się zmieniają, teraz są modne oversize, to co widzimy tutaj na dole, albo trochę bardziej coś z pazurem i nie musimy już tych rajstop nosić. Możemy ubrać klapki na słupku latem, tak? Jakąś taką, jakieś takie rzeczy, które mają więcej objętości, bo jest teraz modne, nie musimy się obawiać, że ktoś będzie myślał, że mamy, nie wiem, kilka kilogramów do przodu, zgodne z trendami i możemy się tym trochę pobawić. Oczywiście zależy kto, jak bardzo tego potrzebuje, potrafi się tym bawić i gdzie pracuje, tak, bo myślę, że na spotkaniach takich bardzo biznesowych, w konserwatywnej branży, jaką jest pewnie branża prawna, czy też, no bankowość też jest dosyć, w której my pracujemy, taka konserwatywna, chociaż tak jak mówię, to się trochę zmienia, ale to zależy z kim mamy do czynienia. O, home office dress code, tak jak mówiłam, on się trochę zmienił. Siedzimy na dole w dresie, a u góry w koszuli, tak? Ale nie ma co też przesadzać i no tak jak mówię, ubierać się zbyt formalnie, bo to będzie wyglądało trochę sztucznie. Oczywiście jako prowadzący rozmowę albo takie wewnętrzne, jeżeli jesteśmy kandydatem, to bardzo często teraz spotykają się z kandydatami, ci kandydaci są bardzo elegancko ubrani w koszuli czy też w marynarce. Myślę, że ta marynarka nie musi zawsze być, może być elegancka koszula, ale jest to miłe też, że ktoś włoży ten wysiłek i tak się zaprezentuje. To, co jest ważne, to tak jak mówię, schludne ubranie w kamerce. Teraz jakby też musimy zobaczyć, w czym dobrze wyglądamy, jeżeli chcemy się fajnie zaprezentować. Może jakieś fajne dodatki, no widać nas tylko dotąd, więc możemy trochę zagrać jakby, nie wiem, trochę mocniejszym makijażem, żeby on był bardziej wyrazisty, może fajne oprawki, może jakaś biżuteria dla kobiet, ale generalnie on może być wygodny, ten dress code,
Natomiast nadal no, profesjonalnie nie pokazujemy się w piżamie, szlafroku, w jakichś koszulkach wyciętych, na spotkaniach nawet wewnętrznych, tak? Najlepsze praktyki, tutaj znowu rodzina królewska, bo oni są bardzo dobrym przykładem takiej klasycznej garderoby, która jest dosyć bezpieczna, może trochę nudna rzeczywiście, szczególnie w przypadku księżnej Kate, która nie za wiele może sobie pozwolić i musi być dosyć konserwatywna. I tutaj masz szpilki nud, które wydłużają nogę, tak, na taką sukienka, torebka, buty. To jest taki najbezpieczniejszy zestaw. Obok niej Meghan, która jest w stroju Ralpha Laurena, bo to jest stylizacja z Wimbledonu sprzed paru lat, kiedy panie były wspólnie na Wimbledonie, i Meghan chciała się ubrać w amerykańskiego projektanta i ona trochę dodała takiej awangardy do tego stylu, bo ma szerokie kuloty i koszulę w paski, ale nadal to jest konserwatywne, ale trochę widać bardziej jej styl niż styl Kate. Ale Kate mogłaby tak być ubrana 30 lat temu i za 30 lat i pewnie zawsze będzie po prostu elegancka. Więc ta ponadczasowa klasyka zawsze się sprawdza, jeżeli nie wiemy co, jeżeli nie interesujemy się tą modą tak bardzo. Mniej znaczy więcej, to już o tym mówiłam. Długość sukienki, proszę zwrócić uwagę, to jest elegancka długość sukienki, nie pokazuje zbyt dużo i to jest właściwa długość do pracy, bo tak jak mówiłam, nie chcemy zwracać uwagi na inne rzeczy niż kompetencje. Jeżeli chodzi o uczesanie, te uczesania też są proste, po prostu wypielęgnowane, umyte włosy, dobrze ostrzyżone. Panowie, bardzo się cieszę, że ja pamiętam, jak byłam w Londynie i wszyscy mnie pytali, Brytyjczycy, że dlaczego wszyscy polscy mężczyźni obcinają się na 3 mm i o co w tym chodzi. Bardzo się cieszę, że panowie też poszliście w różne strony stylizacyjne włosów, bo włosy mogą być również atutem mężczyzny i fajnie, że są czasami trochę dłuższe fryzury. Zawsze te zadbane, najprostsze fryzury są najlepsze, nieprzekomplikowane, nieprzelakierowane. One też sprawiają, że wyglądamy na swój wiek, a nie postarzamy się tymi misternymi uczesaniami. Kiedy rajstopy, pończochy, oczywiście już o tym mówiłam, kiedyś trzeba było zawsze je mieć, teraz już nie, na szczęście. Natomiast przy takich bardzo eleganckich, formalnych przyjęciach, czy też okazjach, no to jeżeli chcemy być takie eleganckie, no to wtedy je wkładamy. Manicure, pedicure, to też dotyczy mężczyzn, stopy powinny być zadbane, dłonie również, na to się zwraca uwagę. Nie mówię, że panowie muszą zawsze uczęszczać na takie zabiegi, ale to może być także, że też tam się znajdziecie i nie ma się czego wstydzić w dzisiejszych czasach, myślę. Natomiast warto zadbać o to, żeby to też nie zwracało uwagi, żeby te paznokcie były odpowiedniej długości. Jeżeli są w takich neutralnych kolorach, no to są najbardziej eleganckie. I myślę, że absolutnie no, panowie nie pokazują się w obuwiu otwartym w pracy. Jeżeli chodzi o makijaż, też będę trochę więcej o tym mówiła, on powinien być raczej stonowany, niekrzykliwy, też warto być na bieżąco z trendami i no nie pozostawać w tyle, teraz jest bardzo modna taka świetlista twarz, niewypudrowana, świeża. Jeżeli chodzi o akcesoria, no to tak jak mówiłam, to już nie te czasy, że torebka taka sama jak buty, trochę tym gramy, ale też no, nie chodzimy z kopertówką na spotkania biznesowe, nie pojawiamy się z reklamówką na jakichś okazjach, bo panowie nie macie w co włożyć swoich rzeczy, także teraz nawet są fajne rozwiązania dla mężczyzn. I te torebki też trzeba odpowiednio dobierać do okazji. To dla pani oczywiście.
Teraz opowiem trochę o stylu paryżanek, tylko musi mi się załadować slajd, które no, znane są z tego, że ich styl jest taki ponadczasowy, bardzo uniwersalny i dosyć minimalistyczny. Oczywiście jeszcze znany jest styl Włoszek, ostatnio Skandynawki podbijają różne modowe wydarzenia. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to, że nie wszystko musi być pod kolor, tak jak już mówiłam. Luksus, to, żeby wyglądać elegancko, to nie wszystko musi mieć super metkę i być super drogie, ale powinno być dobre jakościowo. I tutaj zastanówmy się nad tą ekologią, nad zrównoważonym rozwojem i że to jest w tych czasach bardzo ważne, żebyśmy kupowali coś, co nie będzie tylko na jeden raz, tylko posłuży nam dłużej. Więc coś neutralnego, co pomoże nam stworzyć też taką kapsułową garderobę, którą będziemy mogli sobie łączyć i wymieniać, miksować. Pamiętajmy o tym, że nie kupujmy nic, co będzie niewygodne. Wiem, że czasami kupujemy jakieś rzeczy, które ładnie wyglądają, niedobrze się w nich czujemy, a one potem leżą w szafie. Często jest tak z butami, które są, mamy całą szafę szpilek, a cały czas chodzimy w Adidasach, albo kupujemy coś, co schudniemy do tego i na pewno będzie kiedyś dobre, za 2 tygodnie, jak zrzucę rozmiar, a nigdy się to nie pojawia. Też mamy taką tendencję do kupowania rzeczy, no zawsze miałam 38, to muszę mieć 38. Nie, no trzeba zaakceptować ten rozmiar, który mamy i będziemy w nim dobrze wyglądać, bo będzie, nie będzie nas opinał i nie ma co się oszukiwać, a te większe rozmiary też są ok, nie ma nic w tym złego. No i żeby stworzyć ten unikalny styl, to trzeba łamać pewne zasady, żeby nie wyglądać tak jak wszyscy, no ale to już jest też wyższa szkoła jazdy. Tak, na pewno każdy powinien posiadać żakiet lub marynarkę w swojej szafie, no bo to jest taki basic i tutaj nie będę za dużo opowiadać, ale po lewej stronie widzimy Inès de la Fransange, która napisała fajną książkę, na której ja bazowałam, przygotowując również tą prezentację i ucząc się, i ona ma taką marynarkę wciętą w talii, która podkreśla talię i taka marynarka jest bardzo dobra właśnie dla panów, właśnie te wszystkie taliowane koszule i taliowane marynarki, dla panów, którzy mają właśnie trochę więcej kilo, bo oni wtedy wyglądają szczuple, jakby mieli, jakby trochę mniej ważyli, więc jeżeli macie ochotę sobie odjąć, no to właśnie taką taliowaną koszulą czy marynarką. Oversize, które są teraz szalenie modne, też tutaj widzimy i one mogą posłużyć jako również sukienka. W pracy trzeba uważać, ona musi być na pewno dłuższa niż tutaj widzimy. To, co jeszcze powinniśmy mieć, to trench, dobry płaszcz, który będziemy mogli nosić. No, trzeba się pogodzić z tym, że jednak więcej w naszej szafie, w naszym klimacie powinno być ubrań, które są ciepłe i stworzyć fajne, takie cieplejsze stylizacje, ale taki płaszcz w kolorze piasku albo czarny, granat, brąz, chociaż brązowy w płaszczu jeszcze jest ok, ale generalnie jest takim kolorem, który no, dla naszego typu urody tutaj słowiańskiego może nie jest zbyt fortunny. No to taki płaszcz zawsze będzie elegancki, zawsze będzie na czasie i bardzo długo nam posłuży. Możemy go kupić również w second handzie, bo dużo takich płaszczy można tam znaleźć w różnych second handach. Biały top, koszula, no to jest też taki niezbędnik, który nam może posłużyć w stylizacjach zarówno do biura, jak i codziennych, do dżinsów, do spódnicy, na wierzch t-shirtu, panowie właśnie też do dżinsów, do spodni materiałowych, do garnituru. Tutaj jest Radzimir Dębski, który ogrywa tę białą koszulę no, w taki bardziej awangardowy sposób, bo on się zna na modzie, więc on sobie troszeczkę ją rozpina, na to marynarka. Ma do tego warunki i tak buduje swoje stylizacje przyjemnie, myślę, że dla oka. Mała czarna i garnitur
Myślę, że garnitur jest też fajnym rozwiązaniem dla nas, dla kobiet, nie tylko dla mężczyzn. No, każdy mężczyzna wszak się go mieć musi, aczkolwiek może miksować. Inne spodnie, inna marynarka, na przykład spodnie w taką drobną krateczkę granatową i do tego granatowa marynarka, a może piaskowe spodnie i błękitna marynarka, nawet w takim bardziej letnim wydaniu. No panie, mała czarna tutaj, panie z Seksu w Wielkim Mieście, z serialu, który bardzo lubię i tutaj każda ma inną małą czarną, dobraną do swojego typu figury i też charakteru, bo umówmy się, że fajnie, jeżeli ubranie pokazuje nasz prawdziwy charakter. Z różnymi opcjami można to też łączyć, można do tego ubrać bomberkę, żakiet, albo sweter. Także zawsze taka sukienka może nam się przydać, bo ona może być biurowa, a po wyjściu z biura, kiedy ściągniemy żakiet, może być koktajlowa i możemy pójść na drinka. Oby te czasy wróciły oczywiście. Mamy na to nadzieję tego lata, tak myślę. Klasyczne dżinsy, to myślę, że też. Te dżinsy nie zawsze były widziane dobrze w biurze. Czasami na Dress Down Friday, a czasami teraz już zawsze, codziennie można je nosić, ale one nie są zbyt takim eleganckim elementem garderoby. Natomiast jeżeli kupimy te klasyczne, proste, granatowe, bardzo dobrej jakości, to one nam posłużą przez wiele lat, a możemy je też podwinąć nogawki i pokazać kostkę, bardziej sportowo je wystylizować. One będą fajnie wyglądały do skórzanych, eleganckich butów, ale też do kozaków, do sportowych butów u panów. Można je nosić z jeansową koszulą, to taki totalny jeansowy look jest teraz bardzo w modzie. A tutaj też widzimy, jak dobrać do kształtu figury, no te długie spodnie, dzwony też potrafią wysmuklić sylwetkę, wydłużyć nogi. Panie z długimi nogami mogą sobie pozwolić na takie krótsze spodnie, podwinięte. Fajnie też jest mieć z wysokim stanem, bo to też nas wydłuża. Jak mamy wystający brzuch, to ten wysoki stan nam trochę to zasłoni. A czasami niski, jeżeli jest za bardzo, to wszystko wystaje, więc to trzeba sobie, każdy musi, znalezienie perfekcyjnych dżinsów, myślę, że bardzo długo zajmuje, mi to bardzo długo zajęło, żeby sobie znaleźć dżinsy, które naprawdę są fajne, mają ładny kolor i mam ich wiele par. Też białe dżinsy są teraz bardzo, bardzo w modzie, może nie takie praktyczne, ale fajne na lato. Także to na pewno jest, ale myślę, że to jest w większości naszej garderoby, nie kupować zbyt obcisłych i rurki już trochę z tego jednak wychodzimy, co mnie cieszy, bo nie trzeba ich strasznie naciągać, więc teraz bardziej te oversize, baggy jeans są fajne i modne. Ramoneska, też klasyk totalny, który pasuje właśnie do tego, żeby się przemieścić do biura, a potem wyjść z tego biura, nałożyć i bardziej tak na luzie wyglądać. Każdemu pasuje w każdym wieku, bardzo odmładza taka kurtka. Też jeansowa kurtka, też to jest taka katana, która robi stylizację i też możemy ją na tych bardziej luźniejszych dniach w pracy nosić do sukienek, do spódnic, do spodni. Tutaj mamy Helen Mirren, która ma ponad 60 lat i w tej ramonesce she's rocking it, jak to się mówi. Dodatkowo mamy panią z Rzymu, jak miło. To a propos takich stylowych narodów. Rzymianki na pewno mają niepowtarzalny styl. Teraz trochę o akcesoriach. Taka torba typu tote jest bardzo fajna do pracy, bo tam nam się zmieszczą dokumenty i ona też może robić fajny styl. Mamy Monikę Olejnik, naszą fashionistkę, która ma taki z pazurem styl, bardzo mi się podoba osobiście i ona umie to robić, jej to pasuje i ona w tym prawdziwie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej klasyczne rozwiązania, no to czarna i brązowa skóra zawsze się sprawdzi.
prosty fason, to będzie na lata, jeżeli to będzie prawdziwa skóra, to jest bardzo jakościowe, w tej chwili nie musi być, bo możemy być bardziej eko, to zależy, jakie kto ma oczywiście te poglądy, tak, na bycie eko, na wegetarianizm i jak to daleko idzie, tak, natomiast takie torby są na lata i można je nawet odziedziczyć. Jeżeli chodzi jeszcze o akcesoria, które mogą się znaleźć w naszej szafie, to jeżeli chodzi o torby, no to taka torba listonoszka to jest bardzo dobra torba, bo ją przewieszamy, teraz też się nosi na ramieniu, ona może być na łańcuchu, chociaż łańcuch się czasami trochę wbija tutaj i boli, sprawia ból, jak za dużo napakujemy, to taka praktyczna rada, no ale widzimy też panów, którzy też to noszą, starsi panowie z fajnym stylem, jakimś takim ziemistym, ale z podkręceniem tym szalem i do tego fajna, duża torba, w której coś noszą, nie odbiera im to w ogóle męskości. I to są takie praktyczne akcesoria, które czasami mogą być w innym kolorze i podkręcać tą stylizację, bo jak się czegoś boimy, to możemy jak chcemy coś podkręcić, chcemy być w trendzie, to możemy to zrobić butami albo torebką. Takie niezbędniki, które są, no to są te takie malutkie torebki, które mogą być eleganckie i możemy, na wielkie wyjście możemy wziąć małą kopertówkę, w której będzie tylko telefon. Na wielkie wyjścia też polecam coś takiego, żeby budować tą stylizację na jednym elemencie, który na co dzień nosimy i reszta może być nie jakby bardziej taka elegancka i niecodzienna, ale jeden element, żeby był z codziennej garderoby. Będziemy się wtedy na pewno bardziej wygodnie czuć, nie niekomfortowo i nie będzie nas tam uwierało, bo na przykład ubierzemy dżinsy, do tego szpilki, biała koszula i jakaś torebka na przykład, cała w cekinowa, jak tutaj widzimy, i czerwone usta i idziemy. A teraz są bardzo modne nerki, tutaj widzimy panów z nerkami, przez pierś przewieszonymi, to też jest bardzo wygodne, bo wiem, że panowie teraz też mają duże telefony, portfele i tak dalej, i tak dalej, trzeba gdzieś to schować, super to wygląda i fajnie to można wystylizować. Jeżeli chodzi o buty, to oczywiście mokasyny i baletki są ponadczasowe, te mokasyny mogą być w zwariowanych kolorach, mogą być klasyczne, z fajnymi skarpetkami, są wygodne i mogą być właśnie takim mocnym akcentem i w nich możemy się wszędzie przemieścić i po prostu no, to jest jakby też o wiele bardziej wygodne niż tutaj pokazane buty na obcasie. Oczywiście ten obcas do pracy, on jest taki bardzo elegancki i nie powinien mieć więcej niż 7 cm, bo wtedy już się robi no, zbyt sexy i zwracamy uwagę na swój wygląd za bardzo niż na swoje kompetencje, to co powiedziałam na początku. Unikamy otwartego obuwia w sytuacjach biznesowych, ale podpatrujemy to, co się dzieje też troszeczkę w firmie, tak? Co senior management proponuje, co jest napisane w intranecie, z tym się zapoznajemy. Ale tak jak mówię, to żeby być taki akcent, który będzie nas wyróżniał, jeżeli nie czujemy się na tyle w trendach fashion, żeby budować jakieś takie bardzo, bardzo w trendach stylizacje, to możemy zawsze podkręcić tymi butami. Trochę o panach. Tutaj cytat, że lepiej wystąpić na bosaka lub tylko w skarpetkach, niż występując w nieodpowiednim obuwiu, stracić twarz. To na pewno. Myślę, że jakby no, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby to obuwie było zadbane, czyste, no i eleganckie. Tutaj nie będę już więcej dodawać. Jeżeli chodzi o panów, kilka zasad. Do fraka, czy też smokingu, eleganckich garniturów biznesowych zakładamy czarne skórzane obuwie, wiązane najlepiej, ale też może być wsuwane. Chociaż myślę, że to wiązane, klasyczne, starczy Wam na lata, zawsze będzie modne, taki lekko okrągły
przód. Stroje casualowe, typowo weekendowe, buty brązowe, ale to jest znowu też jakby z zasad dress code'u, więc nie musimy się stosować tak bardzo sztywno, natomiast też buty za kostkę, tutaj widzimy takiego starszego pana, tylko ja chyba zasłaniam, w takich butach za kostkę sznurowanych brązowych zawsze będzie modne, zawsze się sprawdzi do jeansów, do chinosów, do jakichkolwiek spodni. Te bardziej nieformalne stylizacje, tak jak tutaj widzimy Radzimira Dębskiego, który to po prostu, tak jak mówię, żongluje tym stylem, on wie, co jest modne, może też trochę zaburzać proporcje, bo tutaj te spodnie trochę niżej, luźne, które mu skracają nogi, ale to nie szkodzi. I w sportowych butach no świetnie wygląda, więc może być to inspiracją też dla Państwa. Jeżeli chodzi o biżuterię, jest tak zwana statement jewelry, która tutaj jest uwidoczniona u Christine Barański, która występowała w serialu Żona Idealna. I ona była prawniczką, która budowała też swoją pozycję właśnie ubraniem, takim power dress code to się nazywa. I power dressing. Mocna marynarka, mocno zarysowane ramiona, to jest bardzo modne w tej chwili i mocna biżuteria, tak, jestem silną kobietą, fryzura i pre do przodu. Ta biżuteria może być bardzo klasyczna, a możemy iść w trendy. Teraz w trendach między innymi perły, także to na pewno jest interesujące, możemy, albo lubimy naszyjniki, albo bransoletki, albo kolczyki, i możemy się ubrać całe, bardzo zwyczajnie i tą biżuterią podkręcić tą stylizację. No panowie, do pracy nie polecam tego, co tutaj jest na obrazku, ale to zależy, jaka branża, to na pewno. Jeżeli chodzi o makijaż, dzienny makijaż, brązy beże szarości, to każdemu pasuje, tak jak mówiłam o tych brązach, że brąz po pierwsze nie za bardzo on dosyć postarza i też sprawia, że stylizacje to jest taki kolor, w którym ubrania wyglądają na takie no mniej eleganckie, trochę takie tanie no tak obniżają wartość tej stylizacji, to jeżeli chodzi o makijaż, to tak, ten brąz fajnie podkreśla oczy niebieskie, szare, zielone. Teraz jest też moda na make-up, no make-up, czy tutaj widzimy, tak, troszeczkę takie świeża cera, lekka, nie za dużo tego makijażu, ewentualnie czerwone usta, jeżeli chcemy tak bardzo podkreślić, ale wtedy tutaj musi być minimalnie u góry, no bo jeżeli jeden element jest mocny, to już resztę zostawiamy raczej bardzo spokojną. No i na koniec jeszcze, ponieważ a zaraz powiem, co to znaczy chinosy, no właśnie będą może pytania, zaakceptujcie siebie, tak? Chodzi o to, że przekujmy pewne rzeczy w nasz atut. Vanessa Paradis, która ma diastemę, czyli tą przerwę między jedynkami, z rodzimego podwórka Dorota Wellman, która absolutnie no ma świetną osobowość i nie przejmuje się absolutnie swoją tuszą, tutaj bardzo, bardzo fajnie ubrana i jej kompetencje, poczucie humoru, inteligencja, to jest najważniejsze i myślę, że to oczywiście no, na tym bazujemy, tak? Na tym bazujemy, ale nie przejmujemy się tak bardzo i nie krytykujemy siebie, bo my mamy bardzo dużą tendencję do krytykowania. Polki są, no, przodują w rankingach, jeżeli chodzi o samokrytykę, szczególnie jeżeli chodzi też o na przykład nogi. Bardzo dużo z nas przejmuje się tym, czy te nogi są zgrabne, czy na pewno one są zgrabne, a w innych krajach nie przejmują się, dziewczyny noszą krótkie sukienki i w ogóle jakby no, to nie jest temat, tak? Więc tak, myślę, że to jest najważniejsze. Tutaj jeszcze mam taki slajd, że bawcie się modą i tutaj można sobie też jakby popatrzeć na maseczki, które w pandemii no, były popularne i żeby one były też zgodne z stylizacją, to byłoby fajnie. A tutaj mam materiały źródłowe, z których też korzystałam, tworząc między innymi tą prezentację, oprócz własnych zainteresowań, wiedzy i wielu lat doświadczeń,
To jest bardzo fajna książka, Dress Code dla kobiet, Ireny Kamińskiej-Radomskiej, to jest ta pani z TVN, która tam była w programie Projekt Lady, nie jestem może fanką tego programu, ale pani zna się na takim dress code dyplomatycznym, i Ines de la Fressange, tak jak mówiłam, paryski szyk, podręcznik stylu, bardzo fajna lektura. Ktoś mnie pyta tutaj, co to są chinosy. Chinosy to są takie spodnie dla kobiet i dla mężczyzn z takiego troszeczkę grubszej bawełny, materiałowe, które są troszeczkę zwężają się ku dołowi, je się przeważnie podwija, żeby było widać kostkę, i można ich używać w takich sytuacjach z t-shirtem bardziej nieformalnych, do tego tenisówki. Albo można właśnie je ubrać do pracy z mokasynami i na przykład kardiganem, jakąś bluzką. Jeżeli pan pójdzie do sklepu, to na pewno zapytając o chinosy, proszę też wygooglować chinosy, co to jest, to na pewno ekspedient pomoże. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, czy mogę na coś odpowiedzieć? Czy Państwo chcielibyście jeszcze, żebym na coś odpowiedziała? Jeżeli tak, to też zapraszam na mój profil na LinkedInie i chętnie podzielę się jakimiś radami, jeżeli chodzi też o rozmowy rekrutacyjne, na które idziecie, jak przygotować się pod kątem dress code do takich rozmów. Ja na przykład miałam taką sytuację, kiedy praktykantka przyjechała na rozmowę, na praktyki, i przyszła w japonkach, takich dosłownie gumowych pod prysznic. No, nie jest to akceptowalne, i tłumaczyła się, że ona była gdzieś na weekend pod Warszawą. No, ale ja sobie pomyślałam, że gdybym ja szła na taką rozmowę, to pewnie bym zapakowała takie buty bardziej eleganckie, czy też w ogóle ubrania do plecaka, i nawet przybrałabym się w toalecie w naszym budynku, no, żeby wyglądać profesjonalnie, bo jednak to jest ważne. Więc oczywiście to nie tylko tą panią zdyskwalifikowało, ale to też ma wpływ na decyzje rekruterów. No bo to mówimy o tym, jakby o szacunku dla drugiej strony, o tym, że przygotowujemy się i chcemy się postarać. Więc jest to mimo wszystko nadal ważne, mimo tego, że no jest otwartość na pokazywanie swojego stylu i no takie po prostu otwarcie się na te tatuaże, i na te kolczyki w różnych miejscach, tak? I taki bardziej awangardowy styl w firmach, to mimo wszystko na rozmowach rekrutacyjnych fajnie jest, jeżeli wyglądamy profesjonalnie i elegancko. No dobrze, myślę, że chyba możemy kończyć, bo widzę, że chyba nie ma pytań od Państwa. Więc tyle ode mnie i bardzo Państwu dziękuję. Ja też dziękuję bardzo.